Teraz uwaga, bardzo ważna rzecz, o której muszę powiedzieć. Apel do żeńskiej części widowni, ponieważ wiem, że jest was zdecydowana większość. Jest to książka, która spodoba się również dziewczynom. Cześć, tu P42 i witam was po bardzo długiej przerwie. Zanim przejdziemy do dzisiejszego tematu, chcę tylko powiedzieć, że bardzo brakowało mi nagrywania i jednocześnie bardzo, bardzo się cieszę, że wracam do was z filmem o książce, która jest naprawdę, naprawdę bardzo dobra. Dzisiejszy film poświęcony będzie Ostrzu zdrajcy Sebastiana de Castella. Bardzo dziękuję wydawnictwu Insignis za możliwość przeczytania tej książki przedpremierowo i opowiedzenia wam o niej w dniu jej premiery, czyli 24 maja. Oczywiście, jeżeli oglądacie ten film, kiedy go publikuję. Mam dzisiaj wam bardzo dużo do przekazania, a z drugiej strony nie chcę, żeby ten film trwał za długo, dlatego pozwólcie, że tylko wstawię sobie książkę tutaj za mną i zaczynam. Jeżeli nie jest to pierwsza recenzja książki, jaką oglądacie na moim kanale, to z pewnością wiecie, że nie za bardzo lubię opowiadać o fabule książki, ponieważ zawsze trochę się boję, żeby nic nie zdradzić, a zwłaszcza w przypadku książki takiej jak ta, ponieważ najpierw powiem ciut o jej kompozycji, a potem o czym ona jest. Książka skomponowana jest w taki sposób, że poznajemy tak naprawdę sytuację, w której znajdują się bohaterowie przez całość opowieści, ponieważ przez liczne retrospekcje, które wyjaśniają nam to, co się tak naprawdę dzieje, dlaczego bohaterowie są w takiej, a nie innej sytuacji, dopiero po jakimś czasie możemy zrozumieć, co tak naprawdę się stało, co powinniśmy wiedzieć, gdybyśmy żyli w tym świecie. Dlatego ja bardzo oszczędnie opowiem wam o tym, od czego książka się zaczyna, ale jednocześnie później przez moje opinie subiektywne a propos tego, co znalazłem w dalszej części tej książki, już bez zdradzania fabuły, spróbuję was przekonać do sięgnięcia po nią. Dlatego proszę, żebyście obejrzeli ten film w całości, bo powiem kilka różnych rzeczy, których możecie się o tej książce nie spodziewać. A więc trochę o tym, jak ta książka się zaczyna. Mamy trzech bohaterów, trzech przyjaciół. Są to Falsi, Okesti i Brasti. Są to wielkie płaszcze, ale właśnie, są czy nimi byli? Jak to jest z ideałami zakonu, który został rozwiązany, oskarżony o zdradę i tak naprawdę pogardzany przez prawie całe społeczeństwo? No właśnie, co się stało, że sytuacja jest taka, a nie inna? Dowiadujemy się z czasem czytania książki. Ale na samym początku trójka naszych głównych bohaterów służy pewnemu panu jako straż przyboczna. On za bardzo nie chce im płacić, chociaż, na co później zwrócę uwagę, na humor w tej książce, jak to w pewnym momencie oni sami przyznają, może nie byli najlepszą strażą przyboczną, jeżeli tak naprawdę na pierwszych 10 stronach książki ich pan zostaje zabity. Więc książka zaczyna się naprawdę od samej akcji, zaczyna się od razu, wskakujemy w wir wydarzeń, które później w części są nam wyjaśniane. Dlatego coś, co zauważyłem, że książka ma 400 stron. Dopiero w połowie, przy 200 stronie, wiemy praktycznie wszystko, o czym w normalnej książce dowiedzielibyśmy się na początku. I powiem wam, że może nie brzmi to zachęcająco, ale dla mnie taki zabieg był naprawdę bardzo udany. Bo skojarzcie sobie, ja wiem, że to nie jest pierwsza, jedyna taka książka, gdzie bohaterów poznajemy w pewnym momencie ich życia, nie na samym początku ich wędrówki, chociaż tutaj poznajemy trochę genezę każdego z nich, no a zwłaszcza głównego, czyli Falsia. Chodzi mi o to, że ta trójka ma już za sobą czasy chwały i teraz popadli w dość dużą niełaskę, mają ogromnego pecha i tak naprawdę muszą walczyć o każdy dzień swojego życia. Jednak całej historii mnóstwo uroku dodaje humor, który jest wprowadzony przez głównego bohatera, który jest narratorem tej książce. I nawet jeżeli dzieją się jakieś straszne, krwawe rzeczy, pojedynki, to on zawsze potrafi tam coś wrzucić zabawnego od siebie, ponieważ jakby on opowiada tą historię, to jest ważne, odnosząc się też również do swojej przeszłości i przez to to wszystko ma naprawdę ręce i nogi. Jeżeli chodzi o świat tu przedstawiony, słowem klucz jest dla mnie potencjał, ponieważ autor tutaj co prawda buduje fantazy w stylu takim średniowiecznym, mamy tu jednak trochę więcej z tego klimatu, powiedziałbym, płaszcza i szpady, ale jednak to jest dalej fantastyka, co mnie bardzo pocieszyło, ponieważ autor nie zapomniał tutaj dorzucić czegoś takiego jak święci, jak bogowie oraz jak gis. Co prawda to nie jest takie magiczne, ale są to misje, które każdy z tych naszych głównych bohaterów, a tak naprawdę każdy należący do zakonu wielkich płaszczy przed ich rozwiązaniem otrzymał. I to nie są takie, wiecie, zwykłe misje. Jeden ma zabić świętego, drugi ma odnaleźć królewskie klejnoty, nie mogę wam powiedzieć, o co tu mniej więcej chodzi, ponieważ to jest bardzo tak enigmatycznie wprowadzone i później dopiero zdajemy sobie sprawę, o co w tym wszystkim chodzi i szczęka opada nam do ziemi. Więc jest tu ogromny potencjał, który autor, uwaga, realizuje. To nie jest tak, to jest pierwsza część cyklu, ale po pierwsze, cykl ten już jest, wydaje mi się, skończony, a przynajmniej 4 tomy już są napisane i no za granicą już wydaje mi się, że są. I coś super, uwaga, wydawnictwo Insignis planuje wydać kolejne tomy. Przynajmniej są już polskie okładki
Jeżeli poszukacie odpowiednio, czy to na ich Facebooku, zajrzyjcie do nich, na pewno to gdzieś znajdziecie. Mam nadzieję, że książka ta w Polsce przyjmie się bardzo dobrze i że będziecie chętnie po nią sięgać, ponieważ z ogromną przyjemnością poznam dalsze losy tych bohaterów. Ale to, od czego w ogóle zacząłem tę myśl. Jest tu mnóstwo rzeczy, które autor może zrobić w dalszych częściach, ale już tutaj realizuje ich bardzo, bardzo, bardzo dużo. Człowiek nie ma niedosytu do następnej części pod względem takim, że chce więcej, bo tu się nic nie wyjaśniło. Nie, tu się bardzo dużo wyjaśniło, ale chce więcej, ponieważ sposób, w jaki pisze ten autor, w ogóle lekkość jego stylu, z drugiej strony tak jak zajmujące i ciekawe są przygody naszych głównych bohaterów, to przez to człowiek czeka na ciąg dalszy, a nie dlatego, że na przykład autor zrobił tu urwę wątek, tu nie będzie wiadomo jak się skończy, no i teraz czekajcie rok. Uznałem, że dopiero w podsumowaniu opowiem wam o emocjach, jakie towarzyszyły mi podczas czytania tej książki, ponieważ nie chcę wyjść na jakiegoś takiego super wrażliwego człowieka, który, no właśnie, musicie obejrzeć do końca, żebyście wiedzieli o co mi chodzi. Chcę jeszcze tylko powiedzieć a propos lekkości stylu, chcę powiedzieć o tym, jak tę książkę się czyta właśnie przyjemnie, ale też wciągająco. Jadąc komunikacją miejską, wybuchałem śmiechem, kiedy Falsio coś w swojej narracji rzucił takiego, że nie mogłem się powstrzymać. Tak, niezręczna sytuacja. Inna niezręczna sytuacja, prawie ominąłem mój przystanek. Czytałem książkę i nie mogłem się tak od niej oderwać, że no... Teraz uwaga, bardzo ważna rzecz, o której muszę powiedzieć. Apel do żeńskiej części widowni, ponieważ wiem, że jest was zdecydowana większość. Jest to książka, która spodoba się również dziewczynom. Ponieważ komu się spodobała książka o ostrze zdrajcy? Spodobała się Mai z kanału Majaka, która dzisiaj również wrzuca film a propos tej książki. Jeżeli dogadamy się a propos godzin, to znajdziecie link w opisie do filmu Mai, a jeżeli nie, no to zajrzyjcie na jej kanał, bo na pewno on się tam dzisiaj pojawi. Dzisiaj 24 maja. I jak z Mają rozmawialiśmy na targach Europy tej książki, to podzielaliśmy entuzjazm, jak dobrze się to czytało, jakie to było fajne. Więc mimo, że ja teraz nie wspominam za bardzo o kobiecych bohaterkach, to powiem wam, że są w tej książce bardzo, bardzo silne, mocne charaktery, które na pewno na długo zapamiętam. Choćby niesamowita Krawcowa. Musicie przeczytać tą książkę tylko ze względu na Krawcową. To jest po prostu, to jest kobieta, która rozwala całą sytuację, mistrzyni, żeby poznać osobowość pewnej królowej, która według mnie jest uosobieniem zła, żeby poznać pewną bardzo, bardzo, bardzo bohaterską dziewczynę, żeby poznać inną też bohaterską dziewczynę, no właśnie, więc widzicie. Znajdzie się tu coś naprawdę dla każdego. Żeby nie zapomnieć przed wielkim podsumowaniem, ważna rzecz, o której muszę wspomnieć, no bo wypada, jest to książka raczej dla starszych, ze względu na jej krwawość, brutalność. W niektórych momentach książka ta też jest straszna, powiedziałbym, no i wulgarna. Teraz tak to powiedziałem i się zastanawiam, czy w ogóle nie zburzyłem wszystkiego, co dotąd budowałem, ale naprawdę. Oczywiście każdy ma swoją wrażliwość, ja nie mogę powiedzieć, że ta liczba to jest magiczny wiek, od którego można to czytać, ale chcę wam tylko powiedzieć, że naprawdę jest to książka raczej dla starszych, ale jak już będziecie starsi, to sięgajcie, bo czekam na wasze opinie. Ja zawsze mówię tak, czekam na wasze opinie, a najczęściej recenzje książkowe puszczam w nią premiery, no bo wiadomo, jeżeli robię to na zasadzie współpracy z wydawnictwem, czyli mam tą książkę wcześniej, dzięki temu, w zamian za to, że ja o niej wam opowiem wcześniej, bo wy będziecie wiedzieli o niej, no to jeżeli ktoś to przeczyta, to piszcie w komentarzach, bo jestem tak ciekawy, czy wam też się spodobała tak jak mi. I uwaga, podsumowanie, czyli emocje. Moi drodzy, w jednym rozdziale ja siedziałem i się po prostu trząsłem, bo to jest troszkę dark fantasy. W pewnym momencie było dość strasznie, ale były rozdziały, w których mi się naprawdę, no śmiech, to jeszcze mówiłem, bo to jest świetna sprawa tej książce, jak ona przeplata właśnie te najróżniejsze emocje, ale w niektórych momentach tej książki mi się tak zaciskało gardło, ponieważ były tak poruszające, nie mówię, czy smutne, czy wesołe, czy jakie, naprawdę jest to napisane w ten sposób, że ta książka wywołuje po prostu lawinę emocji. Nie mogłem od niej wstać. Jak przeczytałem ostatnią stronę, to doszedłem do wniosku, super, w ogóle super, że to jest seria, ale jeżeli nie chcecie się w coś za bardzo angażować, chociaż nie wierzę, że przeczytacie to i nie będziecie chcieli czytać dalej, tę książkę da się przeczytać pojedynczo. Co prawda są wątki, które będą kontynuowane, jakby no bardzo ważne wątki będą kontynuowane w dalszej części, ale to wystarczająco, wydaje mi się, dobrze pokazuje coś, co autor tu może stworzyć. Spróbujcie, zróbcie to dla mnie, zaufajcie mi. I naprawdę będziecie się świetnie bawić, bo to były moje oczekiwania, przeczytałem opis, myślę sobie coś fajnego, a taka była rzeczywistość. Pewnie jeszcze kiedyś o tej książce wspomnę, czy przy okazji jakiegoś tagu, jak będę wymieniał, nie wiem, no najbardziej lubiane przeze mnie książki, czy przy podsumowaniu tego miesiąca, jak mi się coś przypomni, że wam nie powiedziałem, czytajcie. Jeżeli ten film wam się spodobał, łapka w górę bardzo mnie ucieszy, piszcie w komentarzu, tak jak mówię, czy was przekonałem, bo jeżeli nie przekonałem, to ja jeszcze będę przekonywał w komentarzach, naprawdę, bo wiele rzeczy, mam wrażenie, uciekło mi po pierwsze z głowy, a po drugie,
nie mogłem wam powiedzieć, bo ta fabuła jest tak mocno zazębiona, tak dobrze zrobiona, że powiedzenie jakiegoś fragmentu psuje cały ten efekt i chcę, żebyście wy przeżyli to sami. Także to by było na tyle. Jeszcze raz dziękuję za tę książkę Wydawnictwu Insignis, bo to był totalny strzał w dziesiątkę. Jeszcze raz powiem wam, że cieszę się, że wróciłem do vlogowania. Ja się z wami żegnam. Cześć!